Szybkie info, napisz w komentarzu, o kim zrobić kolejny filmik. Miłego oglądania. Soren Bjergsen Bjerg to jeden z najbardziej znanych profesjonalnych graczy League of Legends. Jego kariera co prawda nie jest długa, lecz pełna sukcesów, gdzie w tak młodym wieku jest to ogromny wyczyn. Chcesz dowiedzieć się czegoś o nim, jak i o jego karierze? Zapraszam do materiału. Jego pseudonim pochodzi od imienia i nazwiska. Podzielmy jego nick na dwie części. Pierwszą częścią jest Bjerg, jest to jego całe nazwisko. Drugą część przezwiska to Sen. Prawdopodobnie chodzi tu o zdrobnienie imienia Soren. Tak powstał słynny nick Bjergsen. Jest on drugim graczem, który zagrał w amerykańskich, jak i w europejskich LCS. W sezonie trzecim w Europie grał m.in. w Copenhagen Wolves i Ninjas in Pyjamas. Później przeniósł się do amerykańskiego zespołu Team Solomite, w skrócie TSM, w którym gra do dzisiaj. 2 listopada 2013 roku Bjergsen opuszcza NiP, aby dołączyć do amerykańskiego Team Solomite jako midlaner w pierwszym składzie. Od razu na pierwszym streamie po dołączeniu do TSM jako główny midlaner oglądało go aż 70 tysięcy osób. 23 stycznia 2014 roku ogłoszono, że Bjergsen naruszył zasady LCS. Soren zachęcał graczy Lemon Dogs do zerwania kontraktów. Przyznał się on do tego wyczynu, lecz został ukarany grzywną równą $2000. Każdy, kto spędza czas na Twitchu, zapewne wie, jak wygląda ikonka Kappa. Soren miał psa, którego zwał właśnie Kappa. Czyżby to miało nawiązanie do ikonki Switcha? Nie wiadomo. Jego ulubionym jedzeniem jest lasagna. Ze wszystkich bohaterów w grze Bjergsen nienawidzi najbardziej Shaco. Nie wiadomo dlaczego, nie przyznał się do tego. Często nazywany jest on zachodnim fakerem, ze względu na niesamowite akcje Zedem. Jeżeli nie oglądałeś filmu o fakerze, to wyświetla ci się na ekranie w prawym górnym rogu. Mimo iż jest graczem należącym do amerykańskiego zespołu, jakim jest TSM, sam Soren wychował się w Europie, dokładniej to w Danii. Jego ulubionymi bohaterami są LeBlanc, Syndra oraz Twisted Fate. No i to już ostatnia ciekawostka na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Daj znać w komentarzu, o kim ma być kolejny odcinek z tej serii. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Strzała!